Choć masowe szczepienia przeciwko COVID-19 ruszą dopiero w maju, szpital we współpracy z samorządem przygotował już miejsce, w którym Suwałczanie będą mogli otrzymać wakcynę. Jesteśmy w gotowości, jesteśmy po weryfikacji pozytywnej NFZ-u z tamtego tygodnia. Aktualnie oczekujemy tylko na wpis przez Narodowy Fundusz Zdrowia, potwierdzenie dostaw szczepionek i tak naprawdę możemy ruszyć, jesteśmy gotowi na przyjęcie osób na szczepienie. Zgłoszona wydajność masowego punktu szczepień zlokalizowanego w szpitalu to 500 dawek dziennie. Mamy przygotowane 5 stanowisk do szczepień plus punkty kwalifikacyjne. Czekamy tylko na zapisywanie się pacjentów. Na chwilę obecną nie mamy wiedzy, ile dostaniemy tych szczepionek. Mamy nadzieję, że będzie to na podstawie zgłoszonej wydajności przez nas, czyli 500 dziennie, to jest 2,5 tysiąca tygodniowo, aczkolwiek nie mamy ich tych dostaw jeszcze potwierdzonych. Obecnie dostajemy szczepionki w przedziale 500, na ten tydzień mamy zaplanowanych szczepień ponad 800 dawek. Punkt szczepień znajduje się w suterenie szpitala. Zadbano o oddzielne wejście dla pacjentów zmierzających na zastrzyk. Dotrzeć do niego można zmierzając pod podjazdem dla karetek przy szpitalnym oddziale ratunkowym. W najbliższym czasie sposób dojścia do właściwych drzwi wejściowych zostanie w sposób widoczny oznakowany. Dalej droga wiedzie przez krótki korytarz, który pełnić będzie funkcję poczekalni. Kolejne kroki do otrzymania wakcyny to wypełnienie ankiety, kwalifikacja i stanowisko, na którym dostaną niewielki zastrzyk. Na chwilę obecną w zespole szczepiennym ma być pielęgniarka lub ratownik i lekarz, jeśli zajdzie taka potrzeba kwalifikacji. Pomieszczenie, w którym wykonywane będą szczepienia, zostało wyposażone w niezbędny sprzęt, lodówkę. Będzie w nim również wszystko, co może okazać się potrzebne w przypadku możliwej, niepożądanej reakcji pacjenta na szczepionkę. Jak zapewnia nas Angelika Falkowska, w razie najmniejszych wątpliwości pacjent przed szczepieniem spotka się z lekarzem, który ostatecznie podejmie decyzję, czy preparat można podać. Po przyjęciu wakcyny pacjent przejdzie do kolejnego pomieszczenia, w którym odczeka około kwadransa. To czas, w którym może w niektórych przypadkach nastąpić gwałtowna reakcja alergiczna. Warto poczekać te kilkanaście minut, bo choć takie przypadki są rzadkie, tu będzie łatwiej o szybką i skuteczną interwencję medyczną. Po kwadransie zaszczepiony będzie mógł wrócić do domu. Wyjście przez hol główny na parterze szpitala. Jak informuje Angelika Falkowska, wakcyna będzie efektywnie podawana przez 8 godzin dziennie, ale być może zostanie ten czas rozdzielony na dwie zmiany, by mogli z ochrony skorzystać również ci, którzy pracują w systemie zmianowym. Pomieszczenia będą regularnie wietrzone i dezynfekowane. Pacjenci natomiast proszeni są o respektowanie wyznaczonych godzin szczepień. Do budynku i tym samym do poczekalni wejść będzie można na 20 minut przed wyznaczoną w skierowaniu godziną. To jedyny sposób, by w szpitalnym, masowym punkcie szczepień nie powstało zagrożenie zakażenia koronawirusem. Szczepienie nie jest zabiegiem bolesnym, trwa kilka sekund, a doświadczony personel dokłada starań, by pacjenci czuli się komfortowo podczas tego drobnego, ale ważnego dla zdrowia zabiegu.